Aby połączyć się z serwerem poczty, musisz podać nazwę użytkownika i hasło. Gdyby ktoś podsłuchał tego rodzaju transmisję, mógłby dostać się do Twojej skrzynki pocztowej. Aby temu zapobiec, stosuj szyfrowane wersje protokołów połączeniowych z pocztą. Informacje o tym, jak skonfigurować Twój program pocztowy, żeby korzystał z szyfrowanej wersji połączeń, znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego operatora hostingu.